Ahoj, ahoj, bazarowisie! Witamy Was prosto z nadmorskiego Kołobrzegu. Dziś na tapecie moda i stylizacje dla każdej poważnej jesieniary. To co? Cała naprzód! Asia, dajesz! Dzień dobry, kochani bazarkowicze! Tak bardzo się cieszę, że znowu się widzimy. Dziś jesteśmy na targowisku miejskim w Kołobrzegu. No i klasycznie, będziemy szukać tutaj super stylizacji. Ja myślę, że nie ma na co czekać. Po prostu zróbmy to! Do dzieła! Joanna Łęcka. Chodząca energia. Stylistka i znawczyni mody. Swoich stylizacji poszukuje niemal codziennie, buszując w second-handowych ciuchach. Potrafi wyszukiwać największe perełki ze świata mody, jednocześnie mając plan na całą stylizację. Cześć! O, Gosia? Dzień dobry! Cześć, tak. Gosieńko, hej! Miło mi, cześć. Dzień dobry, kochana. Powiedz mi, moja droga, co ty lubisz? Ja widzę, że w ogóle jest super, ale mów. Nie, właśnie nie, ja mam taki, wiesz co, styl, niby lubię klasyczny, ale wszystko od sytuacji. Okej. Nieraz na przykład, kiedy na przykład wykonuję prace artystyczne, no to lubię wtedy tak odważnie się ubrać, ale kiedy idę do biura, to lubię klasycznie. Więc kochana, wszystko w twoich rękach, liczę, że mi pomożesz, tym bardziej, że przyznam cię szczerze, że ja nigdy na targowisku miejskim nie robiłam zakupów, jeżeli chodzi o rzeczy. Kochana. I tak właśnie się rozglądam, patrzę, ale wszystko w twoich rękach. No to co, moja droga, ja myślę, że już całkiem sporo o tobie wiem. Myślę, że co? Idziemy szukać ubrań. No, jasna sprawa! Do dzieła, dziewczyny! Dobra, sprawdzimy, czy my tu coś znajdziemy. Ty też musisz tutaj, kochana, kopać. Aha, też próbować. No pewnie. A ja tutaj gdzieś na łatwiznę przyszłam. Nie, nie, nie. No! Taki sweterek. O, dlaczego nie? Lubię takie kolory. Cenisz? Tak. A co pani myśli o tym sweterku dla tej pani szanownej, pięknej? To jest taki sweterek osajdowy, nie? Że on jest taki większy, także można jak Hiszpankę nosić. Ja tak widziałam właśnie, jak tam panie sprzedawały, to tak obniżyły troszeczkę i bardzo ładnie to wygląda. Nie ma tak łatwo. No jak jeżdżę, to widzę. Czasami w internecie, czasami na ulicy, jak jestem, nie, to widzę, co jest na czasie, co młodzież chodzi, nie? Czym chodzi, nie? I wtedy człowiek jedzie i patrzy, czy coś jest takiego, co się podoba, nie? Oj, racja! Trzeba być uśmiechniętym, nie? Umieć podejść, nie? Zaproponować, dopasować, nie? Bo to jest najważniejsze. No, a ma pani jakieś stałe klientki? Oj, pewnie, jak ja już te 10 lat handluję, to już mam stałych, tak. No! Odziedziczyłam po rodzicach handel, bo rodzice handlowali, więc... O! No. I to też ubraniami handlowali? Nie, nie, nie. Na dworcu mama sprzedawała, nie? A tego, i tato też, a ja to tak, o, mówię handel, tylko taka żyłka, nie, do handlowania, kupowania, handlowania. Ja przynajmniej handluję tylko w tych dniach targowych, czyli 2 dni, nie? Bo jestem na emeryturze, także mi starczy już. Także tylko nie ma tak, co się przepracowywać też. Tylko tak dopracowuję trochę, nie? Ale to co, to jest chyba takie fajne, że pani ma kontakt tak, z ludźmi. Tak, tak, tak. To jest właśnie, bo w domu to ciężka sprawa. Ja za mężem, a mąż za mną chodzi, nie? Spokojnie do kuchni. Czy musicie rozdzielać dla świętego spokoju. Tak, dlatego wolę wyjść i mieć spokój, z ludźmi porozmawiać, pouśmiechać się, nie? To ma swój klimat. No oczywiście. Jest super, nie? Ja z początku, jak tutaj nie handlowaliśmy, to tak dla mnie było ciężko przyjść na rynek. A teraz to tak, zawsze z rynku przychodzę, to obładowana ręce obładowane. No jak prawdziwa kobieta, nie? Jeśli coś kupi, nie? To masełko, to jajeczka, to warzywa, owoce, nie? Także zawsze wracamy obładowani do domu, ale jest okej, nie? Pewnie, jest gituwa. I tutaj mamy taką piękną panią. Modelkę. Tak, i szukamy czegoś fajnego dla niej. Co by pani tutaj poleciła nam? No pani jest szczupła, więc tu można wybrać troszeczkę rzeczy. No ten sweterek, no, ten jak pani sweterek jest cudowny i ja bym chciała coś do niego dobrać. Czy my coś znajdziemy? 38, 40 rozmiar, tak, chyba, nie? Tak, tak. Uuu, tutaj jest miara w oczach. Tak, miara w oczach. No to mam takie na przykład spodenki. No nie? I co? I jak to będzie nam pasowało z dżinsami? Myśli pani, no, że będzie w porządku? Albo ten jaśniutki też, nie? No. Bardziej
bardziej pasował, jak śluzki znowu. Ja nie ukrywam, że trochę mnie tu zaintrygowała ta bluzeczka. I szczerze powiedziawszy, ja nie lubię napisów, ale nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, jak zmiana strony ubrań. Jeśli mamy na przykład, nie ze wszystkim się właśnie, tak da zrobić. To jest dobry pomysł. Tak, ale często też, jeśli mamy na przykład jakieś ubranie, które by, powiedzmy, wstępnie pasowało, a ma jakiś napis, który totalnie nam do całej stylizacji nie pasuje, to wtedy sobie po prostu obracamy ubranie tył naprzód, no i co? No i myślę, że tutaj już, teraz to już ta lepiej. Opcja jest pasowa. Tak. I do spodni, nie? Do spodni też, nie? Bo to... Taka dosyć klasyczna stylizacja, ale myślę, że każdy byłby w stanie się taką ubrać. Haha, nawet ja! Dobra, to co? Ja myślę, że pierwszą stylizację taką wstępną mamy przygotowaną, ale ja mam mało. Nie no wiem, właśnie, ja mam mało, tak. Ja muszę znaleźć jeszcze coś takiego. Innego. Więc my pani bardzo dziękujemy, tak, idziemy dalej bardzo. W świat, idziemy się porozglądać, no i co? I będziemy dalej szukać jakiejś inspiracji. Tak. Dobrze. Tak. Szukamy! Dziewczyny, szukamy! Dzień dobry! Dzień dobry! Nie no, szefie, zapraszam, zapraszam serdecznie u nas. Ładne kołobrzeskie kurteczki, tak? Kołobrzeskie kurteczki, nie, ale ja tutaj kołobrzeskie... Ja tylko na pana zwróciłam uwagę. Ja nie chciałam czegoś takiego. Latka, no. Lubię. Coś fajnego. Skórka naturalna jest zawsze, tak? Lubimy ją, rozciągamy, jest nasza na sobie, tak? I widzę, że spodnie tutaj też nie byle jakie. Ta, mamy dłuższy i krótsze. Jest i... Spódnica jest i spodzień w drugą stronę, jest i suwaczek, tak? Nie, ja tu chcę więcej, proszę nam więcej pokazać. Czy z tej długości chciałaby pani zamierzyć? Zapraszam panią serdecznie. Ja tutaj widzę, że tu jest król skór. Czyli ja rozumiem, że to jest damska, tak? Bo ja myślałam, że mężczyzna. Z męskiego mamy inny wzorek, troszkę inaczej guziczek. Ale to też macie takie płaszcze męskie ze skórki? I co, nosi pan takie skórkowe płaszczyki? Ja lubię, Nie, no to jest klasyk. Pani jest szybutka, to i ramionka ale... i tutaj... Co tak? A co tutaj z tym, z kołnierzykiem, proszę? No i robimy takie pół na pół, tak? Może być i Fantazyjnie. Zawsze coś, co można jeszcze ją wyłożyć. Tak? No nieźle. No i co? I co my z takim płaszczem możemy zrobić? Jakie to są propozycje wyjścia? Eleganckie spodnie, bucik sportowy. Też może być, w zależności jaka długość. Tu akurat daje eleczkę. Prędzle! My szyjemy tak już 40 lat, jesteśmy na rynku. Może być i męska, może być i damska. No a myśli pan, że co, że różowa kurteczka dla facetów? Skuszą się? Trzeba być odważnym, tak? Odważny kolor, coś fajnego, ładny model. Nikt na przykład nie będzie miał takiego fasonu. Panowie, więcej odwagi! I skąd pan czerpie tę energię, tę radość, to takie wędkarz, wow. Ryba, tutaj woda. Uwielbiam. To miejsce tak wpływa? Handluje się już parę lat, tak. Z góra. Czyli kontakt z klientem jest super tu, podejrzewam. Nie, no pewnie, że tak. Każda pani jest jak gwiazda traktowana. Dokładnie. Na którą panią nie spojrzał, musi być jak gwiazda. Musi być jak gwiazda kobieta, nie? Ja. Prosto z nieba! Pani zgrabna jest tutaj i tak jak u mnie jest. No a jak to było? Pan przypatrywał się pracy dziadkom, rodzicom, gdzieś tam rodzicom, się interesował? Tak. Maszynę nieraz, tata teraz jeszcze żyje, ale igłę nawet nawlec, nie? No to część to lubi, tak? Lubi i kocha po prostu, tak? I to jest piękne podejście! O Boże, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O Jezu, jakie pani ma piękne koszule. No śliczne. Nie, ja stąd w ogóle nie wychodzę. Asia, coś pięknego. Jezu, chciałaś kolory? No właśnie, może nie teraz fajnie to wygląda przy tym płaszczu, ale masz rację. Jaka ona jest piękna. Super. Boże Święty. Czy tamta taka ładniejsza nawet. Skąd pani ma takie cuda? Tajemnica. Nie wiem, już nie pamiętam. No ale gdzie pani szuka ubrań? Jakie pani pozyskuje?
To w prezencie mi dali kiedyś. No i co, nie chce pani nosić takiej koszuli? To nie na mnie, to są męskie chyba. Męskie? No oczywiście. A ja bym chętnie taką ubrała. No a co pani myśli o naszej modelce, jakbyśmy jednak tak ubrały naszą modelkę w taką koszulę albo w taką? Nie wiem, to nie zależy, czy będzie jej się podobała. To no, od dawna zostały takie resztki i tak tego, ale to nikt nie kupuje wcale. W ogóle, nikt nie kupuje? W ogóle nie kupują. Tyle przyjdę, tylko tak po. No, nie kupują. A dlaczego nie kupują? No, no, nie, no dlaczego? Pieniędzy nie mają, no co? Po prostu. No i tak to już jest. Zaczął się problem. Co Straszne. Ja do tego założę? Słuchajcie, co do tego założyć? No właśnie. Mamy tak dużo kolorów, że jeśli nie mamy pomysłu na to, z czym łączyć takie kolorowe rzeczy, wystarczy skupić się na jednym z tych 48 kolorów z tej koszuli i po prostu dobrać kolorystycznie dół. Na przykład, wybieramy sobie kolor czarny. Mamy czarne spodnie w szafie? Większość ma. Więc wybieramy sobie, moja droga, czarne spodnie tak, na dół. Jeśli mamy ochotę na żółte spodnie, czemu nie? Występuje kolor żółty? O właśnie, jest czy nawet te jeansowe na przykład spodnie. Słuchaj, dobra. Jak najbardziej. Im prościej, tym lepiej. Tak dużo się dzieje już w tej koszuli, że naprawdę nie trzeba kombinować. Po prostu jednolity dół, a o reszcie, nie wiem, pomyślimy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pewnie, że tak. Wszystko w swoim czasie. Bardzo ładna, a pani Żydówice też nawet taką ciekawą sukieneczkę. No też. Lento bardzo zawsze fajna, jest. Bardzo fajna, uszyta, wyprofilowana. Lento zawsze jest na czasie, prawda? Tak. No panie się ubierają. No na pewno w stroje długie, krótkie, różne. I zadowolone są, jak od pani wychodzą? Bardzo zadowolone. Nie wyjdzie kobieta, żeby nie była elegancko ubrana. Jak jest niedobre, to ja mówię, że jest niedobre. Dla pani jest to nie nadaje się. A, czyli pani tutaj tak naprawdę doradza, tak od serca? Od serca doradza. No i pięknie! O, też ładne takie kardigany. Nie no, śliczny. Co tam pani ma jeszcze ładne. Ciekawego? Bardzo ładne płaszczyki takie. O, no i kto może nosić takie płaszczyki? No takie, no młodzieżówka to jest po prostu. No a starsza pani? Tego samego. Może być, bo elegancko to wygląda na sobie. Szczupla, tak. Modeluje się. No to proszę się nam tutaj zaprezentować. O. No. Mamy jesień. O, bardzo fajne. I no bo to dudkę zasłaniają, lędźwia zasłaniają. Oczywiście. Jest no ludkie, i wygodne. I starsza kobieta młodzieżowo wygląda w tym. To jest też fajne. Taki, też dla taki, starszych są pań. Takie lata 80., 90. 90. trochę, nie? Dla starszych pań to bardzo fajne. Ale moda wraca, co? Moda wraca z powrotem. Fajne jest to, że też właśnie tutaj na dzień dzisiejszy wiek w zasadzie nie ma żadnych granic. Tak, nie ma, nie ma. Właśnie. Nie ma wiek, nie ma granic. Nie ma granic. Tak, no, a kiedyś było tak, że wie pani, że mi nie wypada, właśnie. Bo ja już mam 50 lat. Tak, to już trzeba się na czarno ubrać, albo trochę na ciemno. A tu proszę. Jak ładnie. A teraz jednak kobiety są coraz bardziej otwarte, gdzieś tam teraz odsuwają. Na pewno otwarte są. Więcej otwarte są. I tak ma być. Pamiętajcie, nie bójcie się ładnie ubierać. Ja tak sobie pomyślałam, słuchaj, że skoro mamy koszulę taką z lat 80., 90., no to może pójdziemy też w tym kierunku. Nie wiem, czy ty chodzisz w takich luźniejszych spodniach, takich, wiesz, typu bagi, luźne nogawki. Nie, właśnie nie. Ja to zazwyczaj chodzę właśnie w obcisłych. No tak. Więc może, słuchaj, dobrze by było właśnie coś innego. Bo to już wiem, jak ja wyglądam. W tych kochana, rozgryzłaś mnie. Myślę, że tutaj nie znajdziemy niestety spodni damskich, z tego co widzę, takich jeansowych właśnie w stylu bagi, ale już zauważyłam, że mamy tutaj spodnie męskie. I uwaga, uwaga, nie bój się. Właśnie się boję, bo ja się boję, że wiesz, ten kontrakt zrobisz ze mnie tutaj. I zaraz nie wszystko ocenimy. Biodrówki jakieś Ty tu słuchaj, na razie trzymaj i tyle nie gadaj. Skupmy się na poszukiwaniach. Ale Asiu, poważnie, sobie... takie męskie kobieta? Słuchaj,
Ja to mniej więcej widzę. Tak? Tak czy siak musimy to przymierzyć, ale myślę, że sobie weźmiemy różne kolory. No myślę, że tak. Przede wszystkim musimy mieć naszą koszulę. Gdzie jest nasza koszula? O! Masz nasze zakupy! Aha. Wiesz, że nie wiem, gdzie dałam. Jest. Proszę, spadła z nieba. Telewizji. Proszę bardzo, jest. Mówisz i masz. Mamy koszulę. Patrz, kolorystycznie to rewelacyjnie będzie wyglądało. Spadają z nieba. Pani kochana, bo my tutaj sobie znalazłyśmy w ogóle spodnie u pani i powiem szczerze, że wybrałam męskie spodnie dla tej pani. No i proszę mi powiedzieć, co pani myśli o noszeniu męskich spodni przez kobiety? Powiem pani, że ja uważam, że bardzo dobry pomysł. Po pierwsze, ważne, bo kieszenie mają duże. Pani tam ma różne rzeczy do kieszeni. Tak. No dobra. A spodni bez kieszeni to ja nie uważam. No. W ogóle skąd pani pozyskuje te wszystkie rzeczy? Jak one się tutaj znajdują? Mam takie źródła, proszę panią. To są tajne źródła pewnie. Tajne źródła. Mam 4 córki. Mam zięciów. Jeden pracuje w Szwecji, drugi w Niemczech. Jadą, przywożą dla dzieci, dla swoich żon. A żony, co niepotrzebne, oddają mamusi. Mamusi. Mamusia przychodzi i sprzedaje, bo żeby sobie dorobić do chleba. Ja mam 1200 emerytury. To wie pani, płakać można. Leki drogie. No i tak przychodzę i sobie, jak pogoda jest. Dzisiaj mało żeśmy wystawiły, no bo deszcz padał, nie? Teraz, o, jeszcze mam 2 torby nierozpakowane, widzicie? Aha, bo to jest jeszcze towar do rozpakowania. Ja takim rowerkiem 3 takie torby biorę i wiozę na rynek. Żartuję, czyli to wszystko? 3 takie torby biorę i wiozę na rynek. No. I to jeszcze jest do rozpakowania, kochani. Jezu, ale pani to zawiązała. Ja nie wiem, czy ja dam radę to odwiozę. Nie, no to jest jakiś patent nawet. No, dobra, to ja w ogóle przy okazji sobie chętnie pooglądam, ojej, co tu, gdyby tylko co większa była, ma. No rewelacyjna. To widać, no, że Grażyna, ty mi tutaj nie wymyślaj, już tylko rozpakowuj te rzeczy. Tak. A pani jeszcze mi powie, gdzie ja mam to wszystko układać, to ściągamy z tych wieszaczków? Nie, to co na wieszaczkach, to na wieszaczkach. Aha, bo tutaj mam wszystko swoje miejsce, tak? To co na wieszaczkach, to tam są wieszaczki, to trzeba wieszać. Mam spodnie, widzicie? Już mam nowy zawód, tutaj już jestem zatrudniona. Zobaczcie, co ja przynoszę, po 2 złote. Staram się po lędziu przynieść, żeby ludzie coś mieli, a mi to niepotrzebne. Córcia, mówię, weź sukieneczkę, taka śliczna, no, mamusi. Taka balerinka. Nie, bo już za duża, poszła do drugiej klasy, to już za duża. Dobra, to tak, ja tutaj z panią zostaję i troszeczkę tutaj posegregujemy sobie te rzeczy. A ty, Małgosiu, tak? Moja droga, tak. Myślę, że już możesz zostawić te rzeczy, ja już się wyręczę w tych pracach. Służby ja. Ty, moja droga, bierz te galotki, dokładamy do tego koszulę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, to przymierzamy się i powoli czas na naszą odcinkową stylizację. Jesteście gotowi? Asiu, jestem. Kochana. Tak moja droga wygląda. Nie, no. To jest pobudowa. Nie, no, wyglądasz to o. Jezu, ale super. Dobra, no jak tam w tym pasie się to udało? Dobra, żeby tak cię nie tutaj mocno nie rozbierać. Nie no, ja jestem strasznie poderana. Prawdę mówiąc, taka stylóweczka trochę na luzeczka też fajnie wygląda. Pomimo tego, że nie wsadziłyśmy koszuli do spodni, nie wygląda to źle. Tym bardziej, że wiesz, prawda jest taka, że jesteś osobą szczupłą i to widać. Więc osoby szczupłe bez problemu mogą nosić wszystkie możliwe wory, bo chociażby po rękach, po nadgarstkach, po szyi, po twarzy widać, że ta osoba jest szczupła. I to nie jest kwestia jakiejś tam otyłości, grubości, tak? No ale dobra, powiedzmy, że sobie spróbujemy tutaj coś wykombinować z tą koszulą. No i tutaj, skoro mówiliśmy wcześniej o tej talii, no to na przykład robimy sobie taki zabieg, że wiążemy sobie koszulę tak, żeby oczywiście nie było widać brzucha. No i zobacz, no i tutaj spowodowaliśmy, że jednak gdzieś ta talia się tutaj podkreśla, aczkolwiek koszula jest tak naprawdę oversize'owa, a my dorwałyśmy spodnie z niskim stanem, więc tutaj nie będziemy za bardzo w stanie pokazać tej talii, no bo po prostu spodnie są typowymi biodrówkami, osadzają się na biodrach i nic z tym już nie zrobimy. Ale tak czy siak mamy tutaj taką sylwetkę, że słuchajcie, możemy naprawdę zastosować wszystkie możliwe zabiegi. No i tak,
pupka podkreślona. Dzięki temu, że jest to fason męski, zobaczcie, te spodnie są bardzo luźne. Co więcej, ja bym w ogóle zostawiła, słuchaj, obróć się tutaj do nas. Ja bym w ogóle zostawiła te spodnie w takiej długości, bo aktualnie nosi się takie spodnie. I słuchajcie, kiedyś stosowało się taki zabieg, że jednak te spodnie musiały być dopasowane gdzieś tutaj, wiecie, przed kosteczkę. Nie, nie, nie. Teraz ogromną furorę robi fakt, że te spodnie są takie za długie, wręcz powiedziałabym często ciorające z tyłu o ziemię. No i dobra, no i tutaj mamy opcję taką, że sobie związałyśmy tę bluzkę, no ale powiedzmy, że możemy jeszcze zrobić taki zabieg, że sobie tę bluzkę gdzieś tutaj wsadzimy do środka, troszeczkę ją wyciągniemy. No i możemy sobie na przykład w taki sposób też to nosić. Ja powiem szczerze, byłabym skłonna zostać przy wersji pierwotnej, czyli jednak koszula puszczona luzem, oczywiście wszystkie guziczki zapięte. No i tak, no i tutaj mamy taką biżuterię. Powiem tak, wszystkie chwyty dozwolone, aczkolwiek ja bym tutaj tę biżuterię ściągnęła, pierścionki bym pościągała. Kolczyki też? Wiesz co, kolczyki możemy zostawić. Ja, moja droga, pomimo tego, że słyszałam, że kochasz nakrycia wierzchnie twojej głowy, to ja myślę, że może byśmy spróbowały jednak ściągnąć. Tak, ściągnąć. Ale no i zobaczcie, no nie, no tutaj się pojawił pazur, tu jest nasza tygrysica. W końcu widać, że jesteś, wiesz, taką kobietą zalotną, taką szaloną. No te kolory też przede wszystkim same przez siebie przemawiają. No i buty, słuchajcie, ja zostawiłam Gosię w jej butach, bo tak się składa, że idealnie nam pasują do całej stylówki. Pięknie. Pasują portki do tego jak nic. A pani by się tak ubrała? Pewno. Ja tam we wszystko się ubieram, a co? Dziewczyny, stylizacja mega sztos, serio! Aż zazdroszczę tej pięknej koszuli! Kończymy nasze dzisiejsze poszukiwania modowe w Kołobrzegu, ale za to mam jedno motto na dziś. Nawet jesieniara może być kolorowa. Dzięki Kołobrzeg, dzięki wszystkim, do zobaczenia! Dzięki kochani, widzimy się już za tydzień. Nara!